jest to dzisiaj niesamowita okazja, bo mamy jubileusze dzisiaj, kochani. Jest to wiosenne sprzątanie rezerwatów przyrody i terenów zielonych. Dzisiaj robione było akurat na terenie miasta Cieszyna. Jubileuszowe, ponieważ miasto Cieszyn, rezerwaty sprzątamy już po raz 25. A w ogóle rezerwaty na terenie powiatu cieszyńskiego, to jest Ustroń, Goleszów, Harzlach, Brenna, Skoczów, robimy w sumie już, jest to po raz 50. Więc jest to piękna okazja, dzisiaj pogoda nam dopisuje fantastycznie. Dzisiaj brały udział dwie szkoły akurat, szkoła podstawowa numer 5 oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie. Uczestników mamy 30, grupy 15-osobowe, panie opiekunki tutaj ze szkoły numer 5, pani Ola Juroszek oraz ze Zespół Szkół Gastronomicznych pani Gacoń. Co można powiedzieć? No właśnie, nie spodziewałem się, że po roku napotkamy na taką ilość przede wszystkim butelek po napojach wyskokowych. To jest coś niesamowitego. Myśmy, tamta grupa, która sprzątała właśnie tereny zielone w rejonie ulicy Sikorskiego, garaży, domów socjalnych przy ulicy Mickiewicza, nazbierałyśmy 20 worków tego wszystkiego. To nie wszystko. Przedmioty dużogabarytowe, około 10 opon. Przedmioty meblowe, meblościanki, krzesła. To wszystko zostało, wszystko to zostało pozostawione w miejscu dostępnym do Zakładu Gospodarki Komunalnej, który sobie tam podjedzie, zabierze to wszystko. Ja ich dzisiaj powiadomię, gdzie to jest. Natomiast druga grupa sprzątała teren wzdłuż Olzy i wzdłuż ulicy Przykopa, przechodząc przez Lasek Miejski nad Puńcówką oraz wchodząc do Lasku Miejskiego nad Olzą. I przy okazji wysprzątała tereny też już praktycznie w dzielnicy Błogocicy. Także jestem zaskoczony tym, co dzisiaj faktycznie spotkałem. No oczywiście trzeba podziękować w pierwszej kolejności uczestnikom sprzątania. To jest fantastycznie, jak oni się angażują w tą akcję sprzątania. Jest to coś wspaniałego. Jeszcze konkurs. A tak, za chwileczkę będziemy przeprowadzać konkurs, bo to nie tylko jest akcja ekologiczna, że my tutaj pozostawiamy tereny wysprzątane, ale również cel tej akcji to jest edukacja młodzieży. Poprzez branie udziału w konkursie właśnie przyrodniczo-krajoznawczym, zaraz ja tu ze swoim zastępcą go przeprowadzę, no i będą nagrody, bo za chwileczkę powinien się tutaj pojawić również pan z nadleśnictwa, bo to gdyby nie nadleśnictwo oraz samorządy gminne i miasto, to byśmy tego nie robili, bo musi być jakieś wsparcie, nie na ten posiłek, tutaj na odznaki, które są. Także wszystko jest na dzisiaj ok, a 99% sukcesu to jest pogoda. Nie mieliśmy ostatnio szczęścia, padał śnieg, padał grad, padał deszcz. A wiemy, jesteśmy na terenie otwartym, zadaszonym, więc tu by było ciężko. Kiedyś mieliśmy to na terenach zamkniętych, te zakończenia, więc chociaż było zimno, to jakoś to się udawało. Ale dzisiaj jest fantastycznie. No i to chyba tyle. No, serdecznie dziękuję i zobaczymy się na Czantorii w czerwcu.